Witajcie. Jeśli jesteście moimi stałymi widzami, to znacie moją opinię na temat gier MMS. Jeśli nie jesteście, to po prostu bardzo, bardzo ich nie lubię. MMS-y są to Modern Military Shooter, są to FPS-y, taki ich podgatunek, który praktycznie spopularyzował Call of Duty, czyli wszystkie Call of Duty nowe, wszystkie klony Call of Duty są to gry typu MMS. Są one niesamowicie proste, niesamowicie liniowe, niesamowicie oskryptowane. Praktycznie idzie się na przenośniku taśmowym, po prostej, strzela ewentualnie do czegoś, co się pokaże. Pełno przerywników, cutscenek i niewiele wyzwania. Jednak nie było tak zawsze. Może nie wiecie, ale kiedyś gry MMS potrafiły stanowić olbrzymie wyzwanie. Wyglądały całkowicie inaczej niż dzisiaj. Były to naprawdę trudne gry taktyczne. I takim pierwszym przedstawicielem, może nie będę tutaj czasu marnował, przejdę od razu do pierwszej misji. Jak widzicie, nazywa się ona Trainyard. Jest to misja treningowa i też bardzo fajna sprawa. Za chwilę zwrócę na to uwagę. Projekt IGI jest to taka pierwsza gra w otoczce takiej nowoczesnej militaria, z którą się spotkałem. Pierwsza taką, którą kojarzę tak naprawdę. Powstała ona około roku 2000 i ma bardzo dużo tych elementów oldschoolowych. Jest to praktycznie oldschoolowy shooter, ale właśnie stylizowany na grę MMS. I teraz będę go porównywał niefortunnie dla Call of Duty właśnie do tej serii. Z takie oldschoolowe elementy to jest na przykład możliwość przenoszenia tylu broni, ile tylko się chce, ale to nie wszystko. Mamy tutaj, jak spojrzycie w lewy dolny róg ekranu, moją postać zakolorowaną na czerwono. W momencie, kiedy... I to oznacza życie. Życie tutaj się nie regeneruje. Nie ma tak jak w Call of Duty, że oberwiesz pełno kulek, schowasz się za niezniszczalną skrzynką, wypłaczesz się, wytrzesz nosek, wysmarkasz i jesteś w pełni zdrowia. Tutaj medykamenty są bardzo, bardzo rzadkie, bardzo trudno je zdobyć, trzeba praktycznie szukać, trzeba przeszukiwać każdą skrytkę, każdy schowek, by je zdobyć. Jak je zdobędziemy? Leczą nas bardzo wolno, trzeba się schować, trzeba to robić ostrożnie. I jeszcze taka rzecz, nie wolno dać się usłyszeć. Mam tu broń z tumikiem MP5. Wiem, że tu jest strażnik i tu jest strażnik, postaram się ich zdjąć tak w miarę szybko, żeby nie zaczęli za bardzo do mnie strzelać. Tak, i można strzelać przez ściany. Jest to też bodajże pierwsza gra, albo pierwsza zaraz obok Counter-Strike'a, w której było można właśnie to robić. Bardzo fajna rzecz. Trzeba ogólnie się bardzo dużo skradać. Nie jest to recenzja, recenzję może zrobię tam kiedyś, jeśli będzie ktoś tym zainteresowany. To jest bardziej taka ciekawostka, pokazuje tutaj właśnie, jak kiedyś mógł wyglądać MMS. Mógłbym pójść prosto, tylko co by się stało? Stałoby się coś, o czym zaraz opowiem. W Call of Duty nie byłby to problem, byśmy się cofnęli, byśmy wysmarkali nosek i by było po problemie, prawda? Ogólnie rzecz tycząca się misji treningowej, to jest misja treningowa. Przypomnijcie sobie, jak wygląda misja treningowa w Call of Duty lub w klonach Call of Duty. Tak, lądujemy w jakimś gównianym hangarze i kroimy nożem arbuzy. Ewentualnie strzelamy do tarczy. A to jest prawdziwa misja treningowa. Tutaj nie ma jakiegoś badziewia, tutaj uczymy się wszystko w praktyce. A wszystko, czyli co? No, mechaniki gry, czyli po prostu musimy być cicho, musimy wejść na jakiś wysoki punkt i przemyśleć plan akcji. Tak, przemyśleć plan akcji. Gdyby to był w ogólnie Call of Duty, to byśmy sobie szli, o, tak prosto takim wężykiem przez całą grę. Tu była cutscenka, tam by była kolejna cutscenka i trzecia cutscenka. Tutaj mogę iść praktycznie gdzie tylko mi się podoba, tak daleko jak widzę, tak daleko mogę iść. Ale oczywiście są pewne obiektywy, trzeba je spełnić. Teraz obmyślę plan akcji. Użyję do tego lunety w Dragunowie. Ogólnie muszę znaleźć się tam, stamtąd wykraść ciężarówkę i uciec z tej bazy. Jak to zrobię? Mógłbym iść prosto, o tak, tutaj się wślizgnąć, tylko oczywiście pełno strażników, wszczęliby alarm, zaraz by mnie zabili. Ja się prześlizgnę po tej linie na tamtą niższą wieżę, tylko co widzę? Od razu pierwszy problem, strażnik na mnie czeka, dlatego pozbędziemy się problemu. A tutaj widziałem kolejny problem, on by mógł mnie zauważyć, jak przejeżdżam na linię. Ogólnie teraz sprawdzam dalej plan akcji.
Wejdę na tą wieżę, następnie z niej zejdę, spróbuję przekraść się o tak, przejść tutaj i przeskoczyć przez ten płot. Tutaj są kolejni strażnicy, ale jest niebezpieczeństwo znacznie większe od strażników. Są to zgroza kamery. Jak kamera nas namierzy, włącza się alarm i zostajemy zlikwidowani chwilę później. Pokażę oczywiście. No, można spróbować walczyć, jednak gra jest w tym momencie tak utrudniona, że już przejście jej to naprawdę spory hardcore. Dlatego pierwsze co zawsze robię, to staram się zlikwidować wszystkie kamery. Ten gościu też będzie oczywiście problem, może nas zauważyć, jak będziemy próbowali się przekraść. No, mam jeszcze trzy pociski. No, za chwilę je zużyjemy. A niektórzy mogą powiedzieć, że zaraz to nie jest MMS, to jest gra czysto taktyczna, to bardziej Splinter Cell. Nie, to jest nieprawda. To jest jak najbardziej gra MMS, shooter. Dalsze mapy są tak ogromne, że przejście takiej mapy zajmuje często 30 minut, dużo kontynuowania, dużo metody prób i błędów, ponieważ bardzo łatwo zginąć. Jak zginiemy, zaczynamy całą mapę od początku. Pamiętam, jak recenzenci na przykład w CD Action strasznie na to się wkurzali. I tak z perspektywy czasu wolę taki system niż system bycia nieśmiertelnym i wczytywania quicksave'a za quicksave'em, a jak w dzisiejszych grach, ale tak na marginesie. Okej, wszystko jest zlikwidowane. Jak widzicie, tak powinien wyglądać misja treningowa. Nie jesteśmy traktowani jak upośledzony psychicznie idiota, czyli nie jesteśmy traktowani jak przez Call of Duty. Call of Duty myśli, że jesteśmy kretynem, który nie jest w stanie sprawdzić sobie w klawisze logii, na jakim przycisku się skacze, na jakim przycisku się strzela i tak dalej. Czyli w grze musi bez przerwy nam wywalać wielkie napisy na cały ekran. Naciśnij spację, żeby skoczyć, naciśnij E, żeby to, naciśnij to, żeby się zesrać, naciśnij to, żeby rzucić granatem, naciśnij to, żeby wczytać grę, naciśnij to, żeby strzelać. Kiedyś gry nie traktowały nas jak idiotów. I to jest fajny przykład na nią. No, tylko, że nie wszystkim się teraz spodoba dzisiejszym graczom. Zauważcie jeszcze, że staram się przeszukiwać wszystkie pomieszczenia. W tej misji może to nie jest zbyt potrzebne, bo jest bardzo krótka, ale kolejne misje, jak są bardzo długie, bardzo trudne, przeszukujemy wszystko, żeby znaleźć cokolwiek, co nam pomoże tą misję przejść, bo naprawdę gra jest trudna. Błąd i papa. Kurczę, czy rozwaliłem tą kamerę? Nie ma tu kamery. A, rozwaliłem, dobra. Już się przestraszyłem. Tak więc, kurczę, no nie rozumiem, czemu deweloperzy nie mogą tak zrobić. Mi się wydaje, że to dlatego, że większość gier dzisiaj jest kierowanych bardziej w stronę dzieci. Dzieci to... dzieci może... no nie wiem, ale taki główny, kauzalowy użytkownik, który by się nie zirytował w chwili, gdy okazałby się na tyle głupi, że nie wie, na jakim przycisku iść do przodu, a na jakim skoczyć. To jest jedyne sensowne rozwiązanie, które ja jestem w stanie znaleźć. Usunąłem wszystkie problemy, tak. Jest po prostu niesamowite, jak gry FPS cofnęły się w rozwoju. Nie tylko gry FPS, ale po nich widać to najbardziej. Patrzcie, znalazłem coś. Co to jest? Sprawdźmy. Tak, to jest broń maszynowa. Musiałem zejść ze ścieżki, którą bym normalnie przeszedł, żeby znaleźć coś. Niesamowite, prawda? Kiedyś tak się robiło. No, szkoda, że nie jest zbyt tego. Jeszcze ty żyjesz. No. Ogólnie to... nie wiem, myślę, że swój punkt wyraziłem. No. Niesamowite, jak te gry się dzisiejsze różnią od starych. Chcę wam pokazać jeszcze coś. Załóżmy, że jestem totalnym idiotą z wyciętą połową mózgu. Oj, jak chcę zmienić broń. Całkiem nieźle idzie. No tak. Nie żyję. I co teraz? Wychodzi na to, że muszę zacząć misję od początku, ponieważ okazałem się bezmyślnym idiotą. Zacząłem strzelać do wszystkiego, co się rusza. Oczywiście są misje na strzelanie do wszystkiego, co się rusza, ale wciąż są one po prostu bardzo trudne.
Tak, ta gra to wyzwanie. Pamiętam, że nigdy jej nie ukończyłem. Ukończyłem drugą część. To musi się zmienić. Muszę przejść w końcu tą grę. Jak to zrobię? Pojawi się recenzja. A na tą chwilę to wszystko. Nie zapomnijcie komentować, subskrybować, lajkować. Do usłyszenia. Cześć.